Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Szanowni Państwo, dzisiaj o mechanizmie w samochodzie, o którym rzadko myślimy chyba, ale niezwykle istotny element, czyli skrzynia biegów. Co się w nich psuje? Czy wymieniać w ogóle olej? O to właśnie zapytam specjalistę w tej dziedzinie. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, panie Robercie. Witam serdecznie, witam państwa. Panie Robercie, awaria skrzyni biegów manualnych, wbrew pozorom dość częsta sytuacja w dzisiejszych samochodach. Jakie mogą być tego najczęstsze przyczyny? No tu z doświadczenia możemy... Ogólnie skrzynie manualne nie psują się często, chyba że po prostu chodzi o żywotność, czyli czas eksploatacji długi, tak, czy starość pojazdu. W pojazdach flotowych, tutaj gdzie mamy doświadczenie, przeważnie awarie skrzyni wynikają z awarii sprzęgła, czyli zaczyna się sprzęgło psuć. Tu mamy mowę o docisku, czyli nie wysprzęgla dokładnie. Biegi wchodzą z oporem, tak, czyli zapinane są z oporem, wsteczny, pierwszy bieg, mimo że pierwszy bieg przeważnie jest synchronizowany i cała reszta też, no to wchodzą z oporem, tak, i tego nie słyszymy w początkowej fazie. Wsteczny możemy fonicznie jakby wychwycić, że coś się dzieje z żytale, mało kto na to zwraca uwagę. I mamy takie jakby dwie fazy. Pierwsza faza to właśnie te takie natarcie i wyhamowanie synchronizatorami w sposób taki mechaniczny, czyli na hama, zhamowanie, bez odpowiedniego rozłączenia tego sprzęgła w 100%. No i wsteczny z tym tak zwanym takim zgrzytem. To tak jakby taka pierwsza myśl, która mi się nasuwa w tych awariach skrzyń manualnych. Czyli generalnie do tych awarii mamy wpływ na tą żywotność, bo właśnie to, co pan wspominał, wysprzęglanie do końca podczas zmiany biegów, wrzucanie wstecznego biegu bez zatrzymania się do końca, bo wsteczny bieg chyba rzadko kiedy jest synchronizowany, dlatego zgrzyta. Tak, dokładnie. Nie spotkaliśmy się, przynajmniej ja praktycznie nie spotkałem się, żeby był synchronizowany wsteczny bieg, a cała reszta jest właśnie zsynchronizowana, ale to wszystko też ma swoje jakby zdolność wytrzymania tego wszystkiego, no bo ten synchronizator jest taki w postaci klina i on tam zhamowuje się i zatrzyma, nawet potrafi autem troszeczkę popchać przy tym hamowaniu, że do przodu zaczyna ruszać ten samochód i nie zgrzycze, no ale jest jest mosiężny, no i ulega po prostu wypracowaniu i potem zaczyna stopniowo jakby stukać, ja bym tak określił, stukać przy tym spinaniu biegu, już coraz mniej jest plastyczny, bym to tak nazwał, i elastyczny, i zaczyna być coraz bardziej to wyczuwalne, tak, już nawet na dźwigni zmiany biegów, że to zapinanie jest wyczuwalne w pojeździe. No i potem dochodzi do zrzucania biegu, przeważnie to jest trzeci bieg, piąty bieg, zrzuca. Czyli wyskakuje. No i mamy po skrzyni biegów, tak? Też sama budowa skrzyni chyba przez te lata zmieniła się. Pewnie trochę z innych materiałów zbudowane elementy poszczególne. To na przykład tu mogę powiedzieć Iveco, tak? Te nowej generacji, na przykład skrzynie biegów, bardzo dużo elementów przesuwnych jest plastikowych, tak? Więc one mają swoją wytrzymałość i to niezbyt mocną. Tak jak obserwujemy, bo jestem jeszcze z czasów malucha, tak, ja pochodzę dużego Fiata, że te skrzynie biegów są coraz bardziej zaawansowane i wykonane z coraz słabszych materiałów, no ale to chyba wynika z tego, że po prostu wszyscy chcą zarabiać pieniądze, no i zdolności produkcyjne są tak duże, a rynek i popyt jest w porównaniu do tych zdolności mały, więc obniża się jakość. To takie oczywiście moje prywatne zdanie, no, ale tyle tego przywalamy, że tak sobie ja wydedukowałem. Co z wymianą oleju? Bo tak jak pan wspominał, jest pan z czasów malucha, poloneza, ja również. Tam regularnie się zmieniało ten olej w skrzyni, w moście. Co producenci zalecają w tym czasie? Jeszcze 5-7 lat temu to wszyscy producenci krzyczeli, że tego się nie robi, ale mamy swoje zdanie na ten temat. Jeśli są tryby, jeśli są łożyska wewnątrz, tak, jeśli wytwarza się temperatura i opiłki,
No to jak można nie zmienić oleju? No nie wiem, no nie musi być to interwał 10 tysięcy, 15, no ale może być 30 tysięcy, 40, tak? I kiedyś była taka opinia, przynajmniej na szkole uczono, że czym dłużej olej w skrzyni biegów, tym jest lepszy. No ja to tak pamiętam, no nie wiem skąd to wynikało, ale tak było. Uważam, że trzeba i to jest nawet konieczne, tak? No bo tam jest to przecież puste przestrzenie, gdzie na skutek zmiany temperatur i rosa się zbiera dosłownie do tego stopnia i jakaś tam gdzieś woda dostanie się przez odpowietrznik, cokolwiek innego i trzeba to zmienić. No mówię, może nie co 10-15, ale te 50 tysięcy to tak. I to nie jest taki strasznie koszt wysoki, żeby sobie to żałować. Słonie, bo te małe ilości wchodzą no. Tak naprawdę tego oleju. A czym nowsze skrzynie, tym bardziej delikatne łużyska mają, tak? Mamy sami tam wypożyczalnie pojazdów, które są auta osobowe, jakby 8 plus 1, tak, do przewozu większej ilości ludzi i wiemy, co się dzieje z tymi skrzyniami, tak, przy przebiegu 110-150 tysięcy łużyska już nie wytrzymują, wysiadają i też wymieniamy olej, ale nie pomaga już to po prostu, jest to jakość słaba. Jak często wymieniać ten olej? My w swoich pojazdach wymieniamy co 50 tysięcy, w skrzyniach manualnych. Automat tam raczej się wymienia zawsze, prawda? W automatycznych skrzyniach. Producenci mają pewnie interwały. Gdy nie wiemy, wymieniać ten olej czy nie? No producenci nie podają potrzeby, raczej nie wskazują na potrzebę wymiany, przynajmniej było tak do jakiegoś czasu. Teraz gdzieś tam można już czytając czy jeżdżąc na szkolenie dowiedzieć, że producent nie zaleca, pojazdu producent, ale producent na przykład skrzyni już zaleca. Jakby tu są rozbieżności dwie, ale tu jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, no bo jak Państwo wiecie, te skrzynie mają, już do tego stopnia są rozbudowane automatyczne, że mają chłodnice, tak, oleju, więc temperatury są wysokie, tam są elementy, które też się ścierają i nie można nie wymieniać oleju. Przeważnie przyjeżdżają tutaj klienci, którzy wymieniają ten olej, bo już zaczyna coś dziać się ze skrzynią, czyli tam czy przeciąga, czy zaczyna szarpać i przeważnie tu już jest za późno. Ostatnio tutaj nie będę wymieniał marki, tak, ale taka znana nam marka zaleca wymianę, pierwszą wymianę już przy 70 tysiącach, a kolejne przy 50. I my takie mniej więcej, jeśli nas klienci odwiedzają, pytają, to coś takiego zalecamy. Czyli pierwsza w nowym pojedzie 70 i potem co 50. Możemy się wspomnieć o wymianach oleju, czyli jest podzielone to na jakby na dwa sposoby, dynamiczno i statyczno, czyli statyczna to jest w ten sposób wykonana, że no jakby to Państwo obrazowo określić, inaczej spuszczamy, odkręcamy korek, spuszczamy ten olej, ile tam jego sobie zleci, tyle zleci, zakręcamy korek, uzupełniamy do wartości tam oczywiście kontrolnej, gdzie to wskazuje już nam, że jest stan optymalny. Natomiast przy dynamicznej tutaj skrzynia pracuje już z urządzeniem, tak, i zaczyna się proces taki przepuszczania tego oleju przez to urządzenie razem z pojazdem, czyli systematyczne odciąganie, napełnianie. Jeszcze są takie okna dialogowe, gdzie można obejrzeć jak fizycznie ten olej, w jakiej jest kondycji, bo czasem zadana ilość żądana, załóżmy jak jest dla tej samej skrzyni biegów podana ilość do statycznej, załóżmy 5 litrów, to przy dynamicznej to może być nawet 11 i 12, bo skrzynie są podzielone na jakby nowe napełnienie i napełnienie uzupełnienia, tak, po spuszczeniu, czyli one się różnią praktycznie w 50%, bo statycznie możemy w większości skrzyń spuszczyć 40 kilka procent tego oleju, z tej skrzyni nie więcej, bo tam zostają w różnych podzespołach tej skrzyni biegów. Tam są konwertery, no tutaj nie będziemy już tak głęboko wchodzić. W każdym razie też trzeba pilnować, bo... Żeby to fachowo po prostu zrobić. Tak, ale często są opowiadane takie mity, że każda skrzynia wymaga też dynamicznej, bo dynamiczna wymiana jest droższa. I już my tutaj wiemy, z doświadczenia, już parę lat dobrych robimy i mamy te urządzenia. Nie każda skrzynia potrzebuje wymiany dynamicznej. Z naszego doświadczenia wynika, że jeśli są wymienne filtry w skrzyni, to nie potrzebuje takiej wymiany. Jeśli to jest filtr wbudowany, którego oczywiście nie da się zdemontować, potrzebuje takiej wymiany. I tutaj trzeba zawsze się dobrze przygotować.
tak, zgodnie z zaleceniem producenta, skrzyni pojazdu i chwilę na tym posiedzieć, pomyśleć przycupnąć, żeby nie narobić szkód jakichś, tak, w pojeździe. Naprawdę bardzo dobrze, po numerze nadwozia, nie z żadnych opisów, bo te skrzynie naprawdę wymagają tego. Czasy się zmieniają i sam sposób wymiany, widzę, też ewoluuje. Tak, tak, i też powiem Państwu, my sami też non-stop uczymy się, tak podejrzewam, żeby gdzieś tak na rok nas stąd zabrać i przywieźć, to byśmy już nie dogonili tego. Ja sam to obserwuję i widzę, ile czasu to zajmuje, żeby się przygotowywać do niektórych rzeczy. I nie jest to możliwe, żeby przyjść po prostu omnibusem obczytanym i tym się zająć. Po prostu trzeba tak, śmiesznie, swoje zepsuć, swoje wyczytać i swoje naprawić. Tak jest. Panie Robercie, podsumowując dzisiejsze nasze spotkanie, dbać o skrzynię biegów trzeba, wymieniać olej trzeba, w skrzyni manualnej wysprzęglać do końca, aby ta skrzynia jak najdłużej nam posłużyła. Aczkolwiek tu trzeba powiedzieć, no nie da się uniknąć. Mamy taki obraz, nie wiem, swój własny nawet motoryzacji, że kiedyś kupiłem pierwszy samochód, to miał chyba 12 lat z bloku wschodniego Europy, jeździłem 10 lat. Natomiast teraz mamy sami nowe samochody wypożyczalni i widzimy, że to jak dobrniemy do 5, to będzie góra chyba, nie? Tak to chyba wygląda. No. I tym optymistycznym akcentem dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie. A Państwa zapraszam na stały moment w naszym programie, czyli Znalezione w sieci. Zapraszam. Это участник дорожного движения. В данный момент он двигается по правой полосе нашего нового моста. Скорость соблюдает в пределах 5 км в час. Он еще что-то пританцует. Видимо, правый поворот он включает, я так понимаю. Да, совершенно верно. Он включил правый поворот и повернул направо. Podsumowując dzisiejszy odcinek, Szanowni Państwo, dbajmy o tą skrzynię biegów, aby posłużyła nam jak najdłużej. Oczywiście dużego wpływu jakiegoś nie mamy na żywotność tego elementu, ale jak będziemy stosować się do rad eksperta, na pewno będziemy dłużej cieszyć się niezawodnością naszego samochodu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.